Serwus, witaj w 11 odcinku serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Dziś przygotuję żeberka wieprzowe w kapuście. Zaczynamy! Składnik: 1 kg żeberek, 1 kapusta biała, 2 cebule, mąka, koncentrat pomidorowy, koperek, olej do smażenia, sól, pieprz oraz papryka słodka. Przygotowanie tego dania zaczynam od kapusty. Przygotowałem 7 sztuk żeberek, dlatego będę potrzebować 14 liści kapusty. Najpierw wykrawam głąb, a następnie delikatnie wyciągam liście. Liście kapusty przekładam do garnka i zalewam wrzątkiem. Gotuję przez 10 minut. W czasie, gdy liście kapusty się gotują, przygotowuję żeberka. Obtaczam je w soli i pieprzu. Tak przygotowane żeberka podsmażam na oleju roślinnym. Podsmażone żeberka zdejmuję z patelni, rzucam na nią cebulę pokrojoną w krążki i podsmażam na złoty kolor. W czasie, gdy cebula się smaży, przygotowuję kapustę. Z liści kapusty wykrawam twardy nerw, żeberko smaruję koncentratem pomidorowym i kładę odrobinę cebuli. Zawijam liść tak, by koniec znajdował się na spodzie. Tak przygotowane kawałki układam na patelni. Podlewam jedną szklanką wywaru z gotowania kapusty, przykrywam i gotuję przez 2 godziny na wolnym ogniu. Pod koniec gotowania na patelni rozpuszczam masło. Dodaję mąkę, delikatnie przesmażam i rozprowadzam wywarem z kapusty. Zasmażkę białą dodaję do żeberek, które doprawiam papryką słodką i koperkiem. Tak przygotowane żeberka idealnie pasują do ziemniaków. Życzę smacznego i zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów z serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam. Krychu gotuję.